Cześć wszystkim. Dziś pokażę Wam, jak zrobić średnią flaszę życia. Do jej produkcji potrzebujemy jedną małą flaszę życia, 4 kości czajnego wilka i 2 liście nocy. Kości czajnego wilka można spróbować zdobyć albo na lewo na wybrzeżu w lesie, albo tutaj w prawo w lesie Koldu, gdzie są pojedyncze czajne wilki, albo właśnie tutaj w wilczej jamie, gdzie będziemy też pozyskiwać liście nocy. A więc idziemy. Po drodze musimy zabić trochę wilków, ale skóry z wilka szarego przydają się na przykład do produkcji elementu amarantowego. A szczelina białego złego wilka do produkcji innych flasz. Wszystkie te surowce można też sprzedać na markecie. A no tak. Mogłem pobiec drugą, krótszą drogą, bo nie pomyślałem, że mam przecież zapchany ekwipunek. Ale zobaczycie oba dojścia do miejsca pozyskania surowca. Czajne wilki spotykamy właśnie tutaj po drodze. No nie, kondycja. Jesteśmy już prawie u celu, ale zregenerujmy się minimalnie. Powinno wystarczyć. I jak widzicie, w tym miejscu możemy już zdobywać liście nocy. Mam pełny ten, więc wam nie pokażę, ale pokażę wam jeszcze łatwiejsze dojście do tego miejsca. Ostatni przeciwnicy. Hmm.
Wychodzimy tutaj na jeziorko. Jeziorko prowadzi na rozstaje pod zrujnowaną wieżą. I zdecydowanie szybciej można się tutaj dostać właśnie od tej strony. W prawo jest więcej czarnych wilków, gdyby ktoś potrzebował. A teraz, gdy mamy już zebrane surowce, wracamy do Alaylu. Skoro biegniemy skrótem, odpalamy pety na wypadek ataku jakiegoś PKR-a. Przebiegamy przez mostek. Aha, mam pełny ekwipunek. Nie bardzo mam co wyrzucić. No dobra. I rozmawiamy z Willą. Czemu zniknęła? Potrzebuję flasz ulepszeń. I klikamy tyle razy, ile potrzebujemy. Sprawdzamy ekwipunek. Średnia flasza życia. I to już tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Jeśli podobał się Wam materiał, zostawcie coś po sobie. Cześć!